dwa lata temu pracowałeś w jednym z kin sieciowych bez większych perspektyw, a teraz jeździsz nową BMW i masz prawie 1 000 000 subskrypcji. No, dużo się zmieniło, na pewno się dużo zmieniło. Przed kinem przerabiałem naprawdę dużo prac, więc mam bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o różne prace. Czasami wypłaty miesięczne sięgały 700 zł, a czasami 2,5 tysiąca. Na początku, kiedy w lecie na ten ruch jest największy, to gdzieś tam po te 2200 chyba najwięcej mi się udało wyciągnąć. Aczkolwiek to było, dużo się pracowało po prostu, dużo się pracowało. A teraz taka dzienna stawka, co? Teraz? Znaczy, dzienna stawka. Planujemy budowę osiedla ekipy. Okej. Okay. Każdy będzie miał swój dom, tak? Założyliśmy teraz też spółkę akcyjną. Pojawił się telefon od Marcina Dubiela, do Trąby właśnie, i w którym Marcin pytał Trąbę, czy ja czasem nie chciałbym, o moje jakby warunki fizyczne, ile ja tam ważę, jaki mam wzrost i tak dalej, czy nie chciałbym czasami zawalczyć na Fame MMA. A ile musiałbyś dostać, żeby to przemyśleć? No bo wszystko ma swoją cenę, jakby ci ktoś powiedział pół bańki na przykład, to... 500 tysięcy. 500 tysięcy. Ile, za ile byś zawalczył Fame MMA? To jest bardzo duża kasa. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Kamil Chwastek, znany w internecie jako Poczciwy Krzychu, jest gościem dzisiejszego odcinka. Jeszcze 2 lata temu studiował na Politechnice i pracował w kinie. Równocześnie na YouTubie obserwował rozwój ekipy Freeza i kiedy pojawiła się okazja do zostania statystą w ich filmie, postanowił zgłosić swoją kandydaturę. Ten ruch zmienił całe jego życie. Dziś na własnym YouTube'owym kanale ma prawie 1 000 000 subskrybentów, a na instagramowym profilu gromadzi ponad 1 300 000 obserwujących. Odnośnie zasięgów, jeśli do końca października przekroczymy próg 350 tysięcy subów, to wyemituję specjalny wywiad nagrany w maluchu z udziałem jednego z najpopularniejszych Polaków. Więcej szczegółów zachowam póki co dla siebie i zapraszam na mój instagramowy profil, na którym regularnie publikuję zdjęcia z życia prywatnego, jak i zawodowego. Lubię bardzo rozmawiać z YouTuberami, bo oni często przeszli trudną i burzliwą drogę. Nie zawsze podjęcie inicjatywy na YouTubie spotkało się z akceptacją społeczeństwa od pierwszych momentów i nie zawsze od razu kryły się za tym apanaże. Przykładem jest chociażby Kickster, który pracował na produkcji Budda, który pracował za granicą i potem znalazł swoje miejsce faktycznie na YouTubie i w innych biznesach jakiś czas temu. Ty z kolei pracowałeś w kinie. Byłeś osobą, która ludziom rozdawała popcorn, przyjmowała pieniądze za bilety i tak dalej. Pracowałeś tam na kasie. Zastanawiam się, jak bardzo zmienił się twój sposób myślenia od tamtego czasu, bo to było jeszcze 2 lata temu, prawda? Gdzieś coś takiego, no. 2 lata temu pracowałeś w jednym z kin sieciowych bez większych perspektyw, a teraz jeździsz nową BMW i masz prawie 1 000 000 subskrypcji. No, dużo się zmieniło, na pewno się dużo zmieniło. Przed kinem przerabiałem naprawdę dużo prac, więc mam bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o różne prace. A ogólnie jak zmieniło się moje podejście? Jako sama osoba, jako ja, bardzo się nie zmieniłem. Po prostu, no co tam, pracowałem sobie w kinie, gdzieś tam miałem ten etat od którejś tam godziny, nie wiem, załóżmy od 9 do 16. Przychodziłem sobie do domku, planowałem sobie wszystko elegancko. Później właśnie pojawił się ten epizod YouTube'owy, bo w ogóle ja zaczynam jako statysta na początku, ale to pewnie będzie osobna sprawa z tym związana. W każdym razie, no, tak dosyć szybko się to zmieniło, bo praktycznie z dnia na dzień zdecydowałem, że kończę pracę w kinie i będę pracował z chłopakami, będę im pomagał. No i tak to się zaczęło, zaczęło się to rozwijać dosyć szybko, ale jakoś wydaje mi się, że nie wpłynęło to na mnie tak, żeby zmieniło się jakoś moje zachowanie, albo żebym ja się po prostu zmienił. Czyli to akceptujesz, choć absolutnie no, skok jest nieprzeciętny. Jak bardzo pod względem ekonomicznym twoje życie się zmieniło w porównaniu z tamtymi czasami? Czy uważasz, że młode osoby na umowach cywilnoprawnych zarabiają dobre pieniądze w naszym kraju? Ja akurat pracowałem na umowie zlecenie i różnie. Zależy to było od tego, jaki był ruch w kinie.
Jeżeli był mniejszy, zarabiało się mniej pieniędzy, bo mniej sporo osób przychodziło się do pracy. No i czasami faktycznie było trudno, bo no nie wiem, czasami wypłaty miesięczne sięgały 700 zł, a czasami 2,5 tysiąca. Na początku, kiedy w lecie na ten ruch jest największy, to gdzieś tam po te 2,200 chyba najwięcej mi się udało wyciągnąć, aczkolwiek to było, dużo się pracowało. A teraz taka dzienna stawka, co? Teraz? Znaczy, dzienna stawka? Nie liczyłem nigdy dziennej stawki, więc nie wiem. Przeglądałem sobie twój profil instagramowy, zresztą mam cię, obserwuję cię i podglądam od dosyć dawna. Zastanawiam się, jak to jest, że niektóre twoje zdjęcia mają po 200, 250 tysięcy polubień. Mhm. To jest absolutnie niesamowita liczba. Na czym polega twój fenomen? Tylko nie mów mi, że sam nie wiesz, bo pewnie jakieś przypuszczenia masz. Nie, no to jest w miarę oczywiste, przynajmniej oczywiste dla mnie. Nie wiem, jak bardzo dla innych, dlatego fajnie o tym wspomnieć. Czasami ale... nawet hashtagów nie używasz. Tak, wcześniej używałem, jakby nie byłem w tym świecie instagramowym całym. Teraz już sobie to odpuściłem, bo stwierdziłem, że raczej chyba nie ma to sensu. Aczkolwiek też, nie wiem, dziwnie mi tak dobierać te hashtagi. No ale wracając do pytania, no to no nie jest to tajemnicą, że większość widowni jest po prostu u mnie od Karola i od chłopaków. I to jest i na YouTubie, i to jest na Instagramie. Gdzieś tam jak się zaczynało, chłopaki mnie tam oznaczali. I ja mam bardzo dużo screenów na telefonie. Nie wiem, czy byłbym w stanie je znaleźć w tej chwili, ale na pewno mam takie screen, gdzie robiłem sobie po prostu co jakiś czas screen z liczby moich obserwujących, jak to po prostu rosło. Ja miałem 500 obserwujących, później było 1000 i ja już byłem tak podjarany tym, jak gdzieś tam ktoś mnie wspomniał, nie wiem, w komentarzu z chłopaków czy coś takiego, lawina. A jak pamiętam, pierwsze oznaczenie chyba przez wujka Łukiego, jak gdzieś byliśmy, to było przed świętami w ogóle chyba, jak choinkę ogarnialiśmy do naszego mieszkania, jeszcze w ogóle przed domem ekipy. I pamiętam, pierwsze oznaczenie to była po prostu taka lawina polubień i followersów, że to jest niewiarygodne. No i tak poprzychodzili. Teraz już powoli zbieram sobie taką swoją starszą widownię, powiedzmy, bo jak jestem związany z tymi samochodami, znaczy staram się być związany, no to zauważyłem, że właśnie są starsi ludzie, którzy, starsza widownia, która faktycznie też się tym interesuje i to widać, zaczyna to być widoczne. Mhm. No ale to od nich w zasadzie wszystko, nie? Od nich w zasadzie wszystko i tak też patrzysz na swoją karierę, czy niekoniecznie? W zasadzie tak, bardzo dużo zawdzięczam chłopakom i... Czyli ty jesteś poczciwy, pokorny. Tak, ja im bardzo dużo zawdzięczam i na pewno będę zawdzięczał im to do końca życia, no bo gdyby nie oni, gdyby nie wzięli mnie pod swoje skrzydła, no to prawdopodobnie nie byłbym tu, gdzie jestem. A popatrz, jak to często bywa. W tych kolektywach youtuberskich jakiś duży youtuber zakłada swoją rodzinę, filmową, że tak określę, lansuje jakieś kanały, oczywiście czerpie z tego też zyski, a potem bardzo często ci ludzie rozstają się w bólach, wzajemnych wyrzutach i tak dalej. Myślisz, że wam to nie grozi? Myślę, że nie. To jest tak wszystko już związane, zżyliśmy się tak naprawdę mocno. Chociaż jak rodzina. Jak rodzina, a ja naprawdę, ja znam się z ekipą niecałe, chociaż nie, no dobra, troszeczkę ponad 2 lata, więc to nie jest długi okres. A naprawdę czuję się, jakbym znał ich od bardzo długiego czasu. No, dużo razem przeszliście. Tak. W Warszawie funkcjonuje grupa Abstra, która też ma ciekawy model biznesowy, nieco bardziej korporacyjny i jak się ostatnimi czasy okazało, nieco droższy w utrzymaniu i momentami nawet nierentowny, choć w biznesie bywa tak, że niektórzy inwestują latami po to, żeby potem móc z tego finalnie i tak dobre zyski wyciągnąć, czy to sprzedając ten produkt dalej, czy to dopiero w pewnym momencie podejmując decyzję o zarabianiu. Natomiast jestem ciekaw, jak patrzysz ty z perspektywy krakowskiego twórcy na to, co się tam dzieje, czyli dziesiątki osób zatrudnione do produkcji i tak dalej. Innymi słowy, czy to ma prawo się spinać? Według mnie totalnie nie. My stawiamy głównie na taką naturalność i żeby to po prostu wyglądało tak, jakbyśmy by sobie żyli, kamera była obok i nas nagrywała. I przez to też myślę, że nie potrzebujemy jakoś tam nie wiadomo jakiego zaplecza, typu właśnie jakiś, nie wiem, nagłośny, nie wiem jak się to mówi, ale ten oddźwiękowiec, jakaś tam osobna osoba od oświetlenia, ktoś tam od makijażu. My tego totalnie nie potrzebujemy, bo stawiamy na tą naturalność po prostu, a no tak jak mówisz, oni jednak idą w tą stronę, no to może się to faktycznie nie spinać, no bo jednak to wszystko kosztuje, nie? Wszystkie osoby od czegoś innego, a oczywiście życzę jak najlepiej, żeby to wszystko wyszło na prostą. No i w zasadzie co tu dużo więcej mówić. Mhm.
starasz się pilnować tutaj, żeby czegoś nie powiedzieć, bo byśmy mieli naprawdę jakąś małą zadymę, prawda? Dramę. Mój program nie jest programem dla dżentelmenów. Mianowicie często pojawiają się wątki finansowe. One osobiście mnie nie interesują. Zresztą każda osoba, która teraz będzie mi zarzucała, że zaglądam w bezczelny sposób swoim gościom do portfela i to robię publicznie, to uwierzcie mi, że mógłbym o wszystko zapytać poza kamerami, ale wy byście się wtedy nie dowiedzieli, jakie są te kulisy internetu, YouTube'a, więc robię to dla widzów. Możesz zdradzić, jakiego typu to są obroty w kontekście twojego de facto nowego kanału, ale który zaczął z wysokiego C. No w sumie mogę, bo nawet wspominałem o tym w swoim filmie, w którym robiłem powiedzmy takie pytania i odpowiedzi od widzów. No i to różnie się waha. No czasami, tak jak wspomniałem to u siebie, jest za miesiąc wyświetleń filmów może być 10, 15, 20 tysięcy. Więc naprawdę się waha. No i zazwyczaj jest to tendencja taka wzrostowa, ponieważ im więcej kanałów, im więcej filmów na kanale się pojawia, tym więcej ludzi ich ogląda. Ludzie oglądają też te starsze filmy i te filmy cały czas zarabiają. Co prawda coraz mniej, bo coraz mniej tych wyświetleń przychodzi, ale zawsze gdzieś to na siebie zarabia. No i wiadomo, jak wskoczy jakiś taki bardziej oglądany film, typu na przykład, nie wiem, film, w którym zakupiłem swój samochód. Ten film obejrzało tam, nie wiem, 1 400 000 osób na tą chwilę bodajże, albo nawet jeden z moich pierwszych filmów, gdzie mam tam ponad 2,5 miliona wyświetleń, albo dwa, nie pamiętam dokładnie, no to one faktycznie są w stanie zarobić większą ilość kasy. No, powiedzmy, nie wiem, $1000. A kim są twoi rodzice, mogę cię zapytać? Jasne. Moja mama w tej chwili handluje biżuterią. Jeździ sobie po różnych punktach, w których ma tam swoje stoiska i w ten sposób sobie działa. A mój tata ma pod domem po prostu zakład ślusarski. Okej, czyli generalnie przedsiębiorcy, tak można ich nazwać. Więc też ci pewnie to poniekąd pomaga w zarządzaniu tymi środkami, prawda? Tak. Oni zawsze mi mówili, żeby nie wydawać na jakieś głupoty, żeby szanować pieniądze i tak dalej. I wiem, że też wyciągnąłem z tego dużo, bo założyłem po prostu po sobie, że ja na jakieś takie rzeczy, które nie są mi potrzebne, po prostu pieniędzy nie wydaję. Mhm. No, czyli generalnie koszulki za dwa koła na tobie nie zauważyłem. Raczej nie. Ja nie jestem też typem takiego gościa, który szpanuje. No, czasami fajnie jest sobie poszpanować, ale raczej nie mam tego w głowie, żeby iść i sobie kupić koszulkę czy tam jakieś buty za nie wiadomo jaką kasę, nie? Mm-hmm. Raczej zależy mi na tym, żeby po prostu jakoś wyglądać schludnie, niekoniecznie drogo. Bardzo często myślę o tym, jak to może być w przyszłości i jak sobie zapracować w tej chwili na to, żeby właśnie w przyszłości było dobrze. I no też jakby cała ekipa na tym pracuje, dlatego też powstał cały ten dom ekipy, projekt ekipy. Teraz pracujemy w ogóle jeszcze nad innymi projektami, na które nie będę jakby zdradzał teraz informacji, bo to wyjdzie w swoim czasie i to też będzie niespodzianką dla widzów, więc nie będę tutaj... A czego ten projekt będzie dotyczył? Tak ogólnie możesz powiedzieć. A to akurat było wspomniane, więc mogę powiedzieć. Planujemy budowę osiedla ekipy. Okej. Okay. Każdy będzie miał swój dom, tak? Założyliśmy teraz też spółkę akcyjną, co też jest publicznie... Ale jakby... jak to ma czysto teoretycznie wyglądać? Każdy z uczestników ekipy, znaczy z członków ekipy, ile tam was jest osób? 8? 11 osób w tej chwili 10. Mieszka. Okej. Okay. Dobra, to będziecie mieli obok siebie ustawione szeregówki? Dokładnie nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie zagłębiałem się za bardzo w temat. Czyli można powiedzieć, że Fris zostanie deweloperem. Kto wie? kto wie. Ale no na pewno będzie grubo, no też... Wujek Łukasz i Karol są takimi osobami, które nie odpuszczają i chcą działać grubo i będą działać grubo, więc na pewno będą do tego dążyć. I ja dokładnie nie wiem, co się będzie działo i pewnie większość też nie wie, co się będzie działo, ale możemy być pewni tego, że na pewno będzie dobrze. Czyli raczej w barakach nie będziecie mieszkali? Nie będziemy mieszkali. Przynajmniej taką mamy nadzieję, ale też no każdy się tam zabezpiecza, no też ekipa to nosi, jest fajnym zabezpieczeniem na to, bo no i co by nie patrzeć, dużo ludzi nas zna, dużo ludzi szanuje, wiele ludzi też nie szanuje, ale raczej większością jest ta, która gdzieś tam szanuje, ogląda i oni po prostu są wiernymi fanami. No i taki sklep też dużo daje. Jest jeden temat, który w kontekście młodych twórców albo tych, którzy mają taki content nastawiony na... Odpali. Okay.
jest taki temat w kontekście młodych twórców, który warto poruszyć, mianowicie fame MMA. Wielu twórców internetowych myśli o tym, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu na wpół sportowym i sprawdzić się w oktagonie czy w ringu i zobaczyć, na co ich finalnie stać. I tutaj jest z mojej strony takie pytanie, czy ty widziałbyś siebie w ogóle w Fame MMA i czy była już może jakaś propozycja? Była. Znaczy była nieoficjalna bardzo, bardzo nieoficjalna, ale obiło mi się o uszy. Na początek, czy chciałbym? Na tą chwilę raczej nie, ponieważ ja nie jestem jakimś takim typem człowieka, który lubi gdzieś tam się... Stracić zęby. Stracić zęby, dokładnie, kolokwialnie mówiąc. A propozycja była taka, że jakiś czas temu, jak jeszcze Trąba był bardziej zamieszany w to Fame MMA, gdzieś tam chyba Kacper Błoński go wyzwał, z tego co pamiętam, no to pojawił się taki telefon, nie wiem ilu prawdziwy, ale podobno pojawił się telefon od Marcina Dubiela do Trąby właśnie, i w którym Marcin pytał Trąbę, czy ja czasem nie chciałbym, o moje jakby warunki fizyczne, ile ja tam ważę, jaki mam wzrost i tak dalej, czy nie chciałbym czasami zawalczyć na Fame MMA. Więc ja to tak od Trąby, z tego co pamiętam, wtedy usłyszałem. Z Dubielem, tak? Tak. Ja wtedy... A kto by wygrał? Oj, nie chcę mówić, nie mam pojęcia. Ja totalnie jestem przeciwnikiem jakichkolwiek takich bitek. W ogóle nigdy w swoim życiu się nie biłem. A jakiś taki game plan Marcina Dubiela miałbyś? Co byś mu zrobił? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Co ja bym zrobił? Nie wiem, ja też w ogóle... Wydaje mi się, że większość walk jest... bierze się od tego, że ktoś ma ze sobą jakąś tam kosę, mają problemy między sobą po prostu. Zatargi. No ale wiesz, tak pięściami to się często problemy to rozwiązywało, nie wiem, podstawówce, nie? No tak. Dorosłych ludzi, no. Albo jest sport, albo patologia, no. No, tak. A ja nie mam ani tego, ani tego, dlatego też właśnie nie ciągnie mnie w tą stronę tego Fame, żeby się tam gdzieś naparzać z kimś. A ile musiałbyś dostać, żeby to przemyśleć? No bo wszystko ma swoją cenę. Jakby ci ktoś powiedział pół bańki na przykład, to... 500 tysięcy. 500 tysięcy. Ile, za ile byś zawalczył w Fame? To jest bardzo duża kasa i myślę, że za taką kasę byłbym w stanie dostać w zęby, że tak powiem. Aczkolwiek nie mówię od razu, że gdzieś tam osiadłbym na laurach, bo na pewno bym się mocno do tego przygotowywał. Ale to już jest duża kasa i słyszałem, że taką kasę dostają naprawdę takie znane osoby z tego świata YouTube'owego i nie tylko. No i myślę, że za taką kasę byłbym w stanie. 500 tysięcy i wtedy przepraszam mamą, przepraszam tato, ale muszę jej zarobić pieniążki. Dalej nie wiem, czy jakiekolwiek pieniądze są jakby w stanie... No bo to już się określasz na całe życie praktycznie, prawda? Tak i też jakby taką jakąś... Na pewno zamykam sobie pewną drogę w życiu gdzieś tam przez takie akcje. Jaką? Choćby nawet współpracować z jakimiś współpracami, które... z firmami, które nie są korzystnie nastawione do takich eventów. Więc na pewno tutaj coś by podpadało i zamknęłoby mi pewne ścieżki. No i też myślę, że postrzeganie ludzi też by się troszeczkę, niektórych ludzi zmieniłoby się na mnie. Jako niektórzy posądzają mnie takiego grzecznego, miłego, poczciwego, a tutaj jednak pójście w tą stronę jest... Gladiator jednak. Nie ten. Ale kto wie, czy nie otworzyłyby się inne ścieżki. Nikt tego nie wie i nie dowiemy się, dopóki się nie spróbuje. A te pieniądze są adekwatne twoim zdaniem do tej sytuacji rynkowej? Wydaje mi się, że są, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że jak my jesteśmy w tej ekipie naprawdę dobrze prosperującej i mamy grube plany na przyszłość, nie wiem, czy jest sens się w coś takiego pchać z tego tytułu, że no tak mówiłem, wiele ścieżek może się pozamykać, a przed nami naprawdę jest jeszcze otwartych wiele, możliwe, że korzystniejszych. A jest w przestrzeni YouTube'owej ktoś, kto wzbudza twoją taką dużą niechęć? Oczywiście mówimy od razu, że nie chcesz tą osobą się sprawdzić na ringu i tutaj nie chodzi o to, żeby z kimś walczyć, ale bardziej wypowiedzieć się w kontekście jakiejś osoby, która niekoniecznie przypadła ci do gustu swoją działalnością. Tutaj musiałbym się grubie zastanowić, bo raczej nie. Bo mnie się nie podobały patostreamy, wiesz, różnego typu. No to wiedziałem, tak, że to psuło wizerunek wszystkich twórców internetowych. To swoją i drogą. I mój, i twój. To jest w ogóle dla mnie oddzielna grupa na YouTubie i no to ja mam takie same odniesienie jak ty. Czyli to jest dla mnie w ogóle nie do ogarnięcia i coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ale
kurczę, no też ja ogólnie nie oglądam, ale teraz działalność Crucfila i nie wiem, czy on dalej tam współpracuje z tymi wszystkimi, ale strasznie nie podoba mi się jakby sposób traktowania tego Big Jacka. Ja ich nie oglądam ogólnie. To jest ta osoba niskorosła, tak? Tak, tak. Bo byłem ostatnio, spotkałem się z właśnie mamą takiego młodego chłopaka, który nas ogląda i ona puszcza mu normalnie nasze filmy, ona szanuje naszą działalność i po prostu no, lubi, jak on to ogląda, ale jak na przykład on zaczyna oglądać tych drugich, to ona od razu mu wyłącza telewizor, ona mówi, że nie pozwoli mu oglądać coś takiego, bo to jest po prostu brak szacunku do drugiej osoby, wykorzystywanie i tak to wygląda. No ja nie oglądam ich, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, ale słyszałem bardzo dużo złych opinii, złych słów o tym, jak to się tam traktuje właśnie tego mini Jacka. No wy macie mini Mike'a, prawda? Tak. I też jesteś z nim chyba najbardziej zżyty z tej całej ekipy, prawda? No, można powiedzieć, że to jest jedna z osób, z którymi spędzam najwięcej czasu i najbardziej się dogaduję. No i może też dlatego też patrzę tak na ten temat. No, ja totalnie nie szanuję, nie akceptuję tego, jak w jaki sposób to się tam odgrywa i nie jest to dla mnie normalne. Czyli reasumując, za pół bańki fajne ma pojedynek z Crucfilem i wychowanie go pod kątem szacunku do osób nisko rozły. Znaczy nie wiem, jak to teraz wygląda, nie wiem, czy oni dalej ze sobą współpracują. Wiem, ja też nie śledzę. Wiem, że wcześniej ze sobą współpracowali, a teraz wiem, że tam jest jeszcze jakiś jeszcze inny kamerzysta, jest tam jeszcze ktoś, nie wiem, czy oni się porozbijali i każdy na swój rachunek działa, czy nie, ale wiem, że gdzieś tam ktoś z tym mini Jackiem dalej współpracuje i strasznie go nie szanują. To jest słabe. Powiedziałeś o tym, że kolejna grupa youtuberów się rozrasta, jakieś osoby pozatrudnione i tak dalej. Czy z twojej perspektywy, tak już na koniec, ten trend budowania struktur wręcz korporacyjnych na kanałach YouTube'owych jest trendem dobrym czy zgubnym? No bo ja widzę przede wszystkim plajtę osób, które no, nie potrafią powstrzymać swojego ego, a też często zauważam, że jak już ktoś zarobił spore pieniądze, to on zatrudnianie tych ludzi traktuje w swoim życiu jak kupienie dobrego samochodu, kupienie drogiego zegarka i są wzajemne takie, nie powiem przechwałki, ale wymiany zdań polegające na tym, że ja zatrudniam tyle osób, ja tyle, to dlatego jestem lepszy, bo daję większej ilości osób w pracę. I miałem taką luźną refleksję, że to wszystko służy takiemu dopieszczaniu swojego ego, żeby powiedzieć potem w grupie, że jestem przedsiębiorcą zatrudniającym XX ludzi, a to, czy to się spina, to finalnie na koniec dnia wy tylko moja księgowa. Dokładnie, ale to jest bez sensu, to jest strasznie zgubne. YouTube pokazał, że powstało po naszym, jakby po powstaniu naszej ekipy, po powstaniu domu ekipy, powstało dużo innych domów, które bardzo szybko się rozpadały. Albo to było przez brak osoby, która trzyma nad tym wszystkim rękę, albo przez brak organizacji, albo przez brak pomysłu, bo bardzo często nasze pomysły były po prostu mocno kopiowane. Mówisz o studiu na przykład, tak? No nie będę wytykał palcami, ale, no, ale, możesz, no, ale wiesz, było coś no, takiego, no, że... No bo studiu na rynku i w zasadzie nikt inny nie był dla was taką konkurencją poważną. Wtedy tak, wtedy były to takie dwa głównie konkurencyjne domy. I mieliście do nich jakąś pretensję o to, czy raczej wolny rynek? My raczej nie mieliśmy na to pretensji. Bardzo często się z tego po prostu śmialiśmy, bo też widzowie to zauważyli, że wychodzi film u Stu, inaczej, wychodzi film u Karola, później, dwa miesiące później wychodzi film u Stu, który jest dokładną kopią tego samego filmu i jest tłumaczenie, że my planowaliśmy to od 3 miesięcy, nie? I ludzie to wychwytują, ludzie to w komentarzach, to widać ewidentnie, jak oni wszyscy mówią po prostu, że coś tam. A teraz jeszcze w ogóle powstały jakieś te domy TikTokerów i już chyba trzeci dom TikTokerów jest, bo jeden się rozpadł, później był drugi, teraz jest trzeci, za chwilę powstanie kolejny. No nie ma to totalnie żadnego sensu, jeżeli się nie ma na to faktycznie pomysłu i... TikToka to już w ogóle nie ogarniam, dlatego ten temat zostawiam. Zbijamy żółwia. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was na media społecznościowe swojego gościa, a także na mojego Instagrama, na którym dzieje się też bardzo dużo i można śledzić, których twórców w najbliższym czasie w swoim maluchu gościć będę. Myślę sobie, że to nie jest ostatnie spotkanie z osobami działającymi na krakowskim rynku YouTube'owym. Bardzo Ci dziękuję. Coś tytułem zakończenia chciałbyś powiedzieć? Nie, chyba nie. Dziękuję bardzo za zaproszenie oczywiście, bo to też było dla mnie zaskoczeniem, że chcieliśmy zaprosić, bo ja jakoś tam właśnie nie mam jakiejś takiej bogatej historii
ani YouTube'owej, ani takiej ciekawej, więc fajnie. No, ale jesteś ciekawym gościem, z którym myślę, że udało się w fajny sposób porozmawiać. Widzimy się w przyszłą środę o godzinie 18 na YouTubie. Do zobaczenia. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. Czytał Tomasz Knapik.